Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa. Witam bardzo serdecznie, cieszę się, że tak pozytywnie przyjęliście to, że wracamy z Palionowem i tak dalej. Więc teraz oczywiście codziennie odcinki z Palionowa. Mam nadzieję, że będzie super gites majonez. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Ponieważ teraz filmy są codziennie. Codziennie, było co dwa dni przez cały styczeń, ale teraz końcówka stycznia, początek lutego, prawda, lecimy z koksem. Codziennie odcinki na tym kanale będą nagrywane. Oczywiście też możecie wbić na wszystkie social media, tam jakieś TikToki, Instagramy i inne takie. Zapraszam bardzo serdecznie. A co dzisiaj będziemy robić w tym, prawda, cudownym dniu minecraftowym? Słuchajcie, no ja chciałbym poznać troszkę okolice tego, co tutaj mamy, co tutaj się kryje na tym palionowie i tak dalej. Więc koniecznie musimy sprawdzić, co tutaj dookoła, że tak powiem, jest. Widzę, że tam mamy jak to się nazywa, to są pillagerzy chyba, tak to się nazywa. Chyba, nie wiem, chyba tak, którzy tam mają swoją wieżę. Oczywiście tam na razie nie podchodzę, nie chcemy niepotrzebnej wojny, to jest jakby nam totalnie niepotrzebne. Ja myślę, że chciałbym tutaj przejść się po okolicy, żeby sprawdzić, co tutaj się kryje, co tutaj jakby mamy, więc jakby wydaje mi się, że cała ta jakby taka dolina, prawda, palionowa dolina, można tak to, tak by można było rzec. W każdym razie chciałbym tutaj to zwiedzić. Teraz zastanawiam się, czy pójść tam, w którą stronę, i wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak rzucę skrzynką i skrzynka zdecyduje, pum! Nie wiem, co zdecydowała skrzynka, czekajcie jeszcze raz. Widzicie, tutaj jest taki, to do otwierania takie białe. To, w którą stronę to będzie odwrócone, w tą stronę idziemy, uwaga, pum! No, jest w tą, no, że to się kręci, ale pierwsze było w tą, bo najpierw tam było i się kręciło tu, czyli musimy iść w tamtą stronę. Okej, dlaczego by nie, możemy tak zrobić, więc wyruszamy w tą podróż. Oczywiście, jakby, dlaczego nie będę czasu spędzać tutaj na Palionowie, muszę poznać okolice, muszę wiedzieć, co się dzieje tutaj i tak dalej. Ja też, widzowie, jestem troszkę rozchorowany, troszkę mnie wzięło, za dużo pracy nad cinematikiem, który również wam się bardzo spodobał, tym filmem, prawda? No, ja jestem z niego bardzo zadowolony, z tego jak wyszedł i tak dalej, cieszę się, że wam się również podobał, że byliście pod wielkim wrażeniem, ja jestem dumny, wy ze mnie chyba też, więc super. Dobra, tu mamy jakąś kopalnię, trzeba wiedzieć o tym, żeby później, wiecie, jakby co, sobie chodzić do kopalni, tam gdzie będzie coś ciekawego. Tutaj to się tak bardziej rozgałęzia, tak jakby, ej, dobra, podoba mi się to, czyli tutaj jest jeszcze większe, ale tam jest znowu kolejna góra. Przejdźmy w tą stronę, ja muszę koniecznie sprawdzić, co tutaj jest w okolicy, żebyśmy po prostu wiedzieli, co tutaj mamy, no bo ja tutaj jestem tak naprawdę dopiero drugi dzień i przydałoby się jednak wiedzieć, co tutaj jest dookoła, a wy też myślę, że jesteście ciekawi, jaka tutaj jest okolica, co tutaj się w niej, że tak powiem, kryje, co tutaj w niej, że tak powiem, siedzi, co w trawie piszczy, że tak to ujmę. No i co, jakie plany? Słuchajcie, ja w ogóle też chciałbym się was bardzo spytać o to, jak chcielibyście zobaczyć odcinki teraz, od czego zacząć, bo wiecie, jest masa rzeczy do roboty teraz na samym starcie Palionowa, wiecie, no trzeba wybudować domki i tak dalej, i teraz bardzo ważne pytanie, co byście chcieli zobaczyć w pierwszej kolejności? Jaka tu jest piękna, kurczę, dolina kolejna, co jest grane, co to jest za seed? Co to jest za seed? Ej, kurde, tu jest jakaś kopalnia kolejna. Dobra, podoba mi się mega tutaj to wszystko. Tutaj jest ten kawałek ten zimowy. On totalnie podejrzanie wygląda, ale dobra. Tutaj mamy coś takiego. Nie no, że tak powiem, pokchamp. Super to wygląda. Tam jest kolejna jakaś jaskinia. Ej, fajnie to wygląda. Myślę, że to by można było jakoś zaaranżować, coś tutaj zbudować, jakiś... coś zrobić, wiecie, o co chodzi. No nie wiem, jeszcze musimy się zastanowić, co dokładnie, ale ogólnie mega mi się tu podoba. Dobra, jakby nie będę tego tutaj zwiedzać, bo nie ma sensu. Jak pójdę tam, to wejdę do kopalni, a jak wejdę do kopalni, to jesteśmy straceni na cały odcinek. To nie. Ja chciałem pozwiedzać teren, żeby zobaczyć, co tutaj się kryje, co tutaj jest takiego nowego, wiecie, no bo widzieć jakby to, że tutaj są jakieś doliny, to spoko. Ja liczę na to, że tutaj gdzieś może będzie jakaś wioska. Ej, szczerze, chciałbym wioskę jakąś, bo jakby my mieszkamy sobie w tamtej wiosce, ale przydałoby się zaczerpnąć jakieś takie materiały z wiosek, wiecie. Taki typowy survival, jak się gra, nie? Wiecie, że trzeba jakoś ograbować jakąś wioskę, żeby było... Znaczy, żarcie akurat mamy, ale liczę może na jakiegoś kowala i diamenty. Na to, no, zdecydowanie liczę na kowala i diamenty. To jest to, bo widzicie, mam tylko diamentową łopatę, nie mamy żadnych diaksów. Chyba, nie znaleźliśmy żadnych diaksów, no nie znaleźliśmy. Mamy tylko jednego tam z tego scrap netherite'a, coś takiego, ale to jest za mało, żeby stworzyć sztabkę netherite'ową. Dobra, tu widzę, że zaczyna się świerkowy teren. Bardzo fajnie, bo ja mega lubię drzewa świerkowe, naprawdę, są cudowne, są piękne. Więc ja na pewno tutaj będę przychodzić po to, żeby sobie zbierać więcej tej, prawda, sympatycznej, że tak to ujmę, tego sympatycznego drewienka, więc tutaj musimy wiedzieć, że coś takiego jest. Są krówki, więc można zrobić jakąś farmę. Chociaż nie, mamy masę zwierząt tam na Palionowie, to nie, to bez sensu. Dobra, krówki są niepotrzebne, o.
nie bez potrzeby, tylko niepotrzebne są zdecydowanie, więc możemy się skupić na innych rzeczach, więc wydaje mi się, że tak, ja bym chciał tu jakąś wioskę znaleźć, jest tu gdzieś jakaś wioska, halo? Halo, będzie jakaś wioska, to ja bym sobie ograbował, będzie, halo? No to jest taki teren, który mogłaby być wioska, nawet ta taka fajna, w tej wiosce, na tym terenie się respią te wioski, które mają, chyba na tym terenie to jest, że te wioski, które mają te lampy takie, a te lampy są fajne bardzo. Wiem, że da się je skraftować, ale jak się znajdzie, no to przynajmniej mamy mniej kraftowania, mniej wydanego żelaza, węgla, prawda, patyków, bo to tam się robi chyba z pochodni i z żelaza, coś takiego. Dobra, ale liczę na to, że jakaś wioska tu gdzieś będzie. Jest wioska? O kurde, dobra, ale że... I to jeszcze, no nie, idealnie. Mamy jagody, wezmę sobie jagody, dlaczego nie, jagody są super, w sensie są totalnie beznadziejne do jedzenia, ale wizualnie robią fajną robotę, można zabrać. Dobra, zwiedzamy to, co tutaj mamy? Lekko schorowany, więc mogę czasem kaszleć, widzowie, więc bardzo za to przepraszam, ale jakoś to pogodzimy. Dobra, mamy wioskę, super, dobra, bierzemy tutaj w takim razie te wszystkie jagody, tutaj sprawdziłem ten dom, sprawdźmy jeszcze ten dom, żebyśmy wszystkie mieli sprawdzone na pewno. Tam też jest dom, tam jest kowal w ogóle. Dobra, mamy łopatę żelazną, fajnie. Ej, biorę to, ja ograbowuję tą wioskę. Biorę to wszystko, będziemy mieli już do swojego jakiegoś tam, do rozbudowania naszej chawirki i tak dalej. Dobra, proszę diamenty, błagam, diamenciki. Błagam. Proszę. Kurczę, no nie, akurat miecz to jest w ogóle najbardziej niepotrzebna rzecz. No nie, no dobra, biorę też to się nam może gdzieś tam później w przyszłości przydać. Więc jak już tutaj jestem i ograbiam tą wioskę, to weźmy to, dlaczego by nie. Ja bym też chciał znaleźć jakieś wyrko zaraz, to bym się od razu kimnął. Tu było łóżko, o, dobra, lecimy w kimę w takim razie, żeby... Ale miałem schizę, nie myślałem, że pies tutaj jest obok mnie i mnie coś tutaj tyka. Ale jednak nie, dobra, tutaj jest jakiś gościu, kurde, jakiś villager, co ty masz za oferty? Dobra, pal wroty, będzie mnie tutaj chciał, że tak powiem, oszukać na pieniądze. Nie, ja nie dam się tak łatwo. Dobra, o, tu jest kolejna skrzynka, proszę, niech będzie jeszcze jakiś kowal, jakieś diamenciki, co? Co to jest? Nie no, dobra, muszę zabrać tą skrzynkę, dlatego, bo tutaj odłożymy tego krzaka, weźmy to. Postawmy sobie tutaj jakieś drzewka, tego nie chcemy. Dobra, proszę jeszcze jednego kowala, błagam. Bardzo bym prosił, bo ja chciałbym diamenty jakieś. Wiem, że powinienem pójść do kopalni po diamenty, ale ja tak po najmniejszej linii oporu, wiecie o co chodzi. Dobra, mamy jakieś żarcie, ale to totalnie nam niepotrzebne, ja chciałem diamenty. Ajajaj, dobra, no trudno. Wyrzućmy to, tego nie chcemy. Dobra, i teraz tak, czy tutaj jest jeszcze coś? Czy to jest koniec wioski, naprawdę? Nie, no błagam. Tam są na górze jeszcze, dobra. Są na górze, idziemy na górę. Dobra, ostatnia szansa na jakiegoś kowala. Chociaż to jest mało prawdopodobne, żeby były dwa kowale chyba w wiosce. Ale jakoś damy radę. O nie, widzowie, muszę się napić wody, bo wiecie, sucho w gardle przez chorobę, mam kaszel i jest lipa. Dobra, więc jesteśmy już na szczycie tej góry i teraz tak, tu gdzieś powinien być... Lis! Ej, można oswoić lisa? Ej, chyba się da oswoić lisa, ja muszę mieć lisa, dobra. Widzowie, ja muszę mieć lisa, jeszcze takiego zwierzaka nigdy nie miałem. Z czym się oswoi lisy, kurde? Czekajcie, czy jabłuszko to jest coś, co on jakby chce? Halo, lis? Halo? To nie, chyba nie. Dobra, a może ziemniak? Halo, gdzie jest ten lis? Halo! Lisu! Nie, on chyba nie, marchewki chyba też nie. Ej, co jedzą lisy? Ja totalnie nie mam pojęcia, co jedzą lisy. Czy ktoś z was wie, co jedzą lisy? O, to weźmiemy, będzie nam do sztandarów potrzebne. Weźmiemy, na pewno jakiś sztandar walniemy, jakiś fajny. Jakiś swój własny logotyp na sztandar, o, to jest to. Dobra, ej nie, no lisu. O, to też bierzemy, to też, dlaczego by nie? Let's go. Dobra, ale lis, no błagam. Chodź tu. Czekaj. Ziemniaka chcesz? Halo, lis. Ty, położył się! Halo, lis. Jagody! Czy ja go oswoiłem już? Halo? Nie, nie uciekaj. Jesteś w bardzo dobrym miejscu. Nie, no masz. Masz jagody. No nie, no uciekł mi. No nie, lis! Gdzie ty jesteś? Tu, masz jagodę.
Zjadł, bierze. Dobra, chyba oswoje lisa. No błagam. O. O. No pokochałeś mnie, proszę. Czekajcie, ja tak chyba muszę być teraz, że on teraz jakby śpi przy mnie, czy coś takiego i się oswaja. Jest tą jagodą. Czekajcie, kurczę, ja wiem, co muszę zrobić. O nie, podniosłem się. Lisu. Zjadł to. Masz tutaj jeszcze jednego. No, ja mu daję ten, no przecież, no dlaczego on się nie chce oswoić? Może się nie da oswoić lisów? Nie, no niemożliwe, żeby się nie dało. Musi się dać. No. Błagam, lis. No nie, no próbuję oswoić lisa. Przez cały odcinek będę tak próbował. Nie, no tak nie można. Dobra, muszę go jakoś oswoić. Dawaj, masz tutaj. Zjedz to. O. No nie mogę go już kliknąć. No nie. Czekajcie, oddalę się. Oddalę się, może tak trzeba zrobić. Trzeba się oddalić, żeby on się nie spłoszył, jak ja puszczę shifta. O nie, puściłem shifta i on... Kurczę. Nie wytrzymam zaraz. Zaraz mu walę z siekiery. Ciosa. No nie, no lisu. Patrz. Masz tutaj. No, dobre? No dawaj, no. No nie, wytrzymiem. Patrz, dam ci więcej. Masz ile chcesz. Jedz sobie. No, kurde. Dobra, wiecie co, mam pomysł. Czekaj, lis. Czy on jest już mój? No nie. Czy on idzie za mną? Coś mi tutaj nie pasuje. Czy on idzie za mną, czy on ucieka? Halo, lisu. Ucieka. Dobra. Patrz, robię z tobą tak w tym momencie. O! No kurczę! On wyczuł mój podstęp. No nie, no chodź tu, lis! Dobra, uwaga, robimy tak. Taktyka. Jak złapać lisa? Dobra, to jest bardzo mocny plan, uwaga. Patrzcie. Ale to jest plan, jaka przekmina. Uwaga. Tak jest, złapałem lisa. Dobra, tu go zostawiam i teraz byle on by mi nie znikł, kurczę, bo ja tutaj będę teraz, muszę go oswoić, no po prostu nie wytrzymam, jak nie oswoję lisa. No on jest tak jakby, kurczę, i tak jakby się już... Ciało swoje, dobra, masz tutaj, zajmij się tym, prawda, jedz sobie, sympatycznie, i bądź tutaj, prawda, grzeczny. Ja w takim razie, słuchajcie widzowie, znajdę jakiś sposób na oswojenie lisa i mam nadzieję, że uda mi się go oswoić. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, jakby zwiedziliśmy tą wioskę, o tu jest jakaś kopalnia, ale tego nie chcemy. Ja wrócę do domu, ogarnę jakiś sposób na to, jak oswoić lisa i mam nadzieję, że na następnym odcinku przywitam się z lisem pod pachą. No, mam taką nadzieję, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem, pozdrawiam, cześć, pa, pa.